Badabum. I tak jak zapowiedzieliśmy wcześniej, zaczynamy od komiksu, gdzie głównym bohaterem jest Kapitan Ameryka, a mianowicie Kapitan Ameryka Biały. Jeśli... Ale to zabrzmiało, kurczę, bo chyba obecnie Kapitanem Ameryką jest człowiek o innym kolorze skóry. Przepraszam, tak ci ten, tak, ale... Biały to jest tytuł tego albumu, bo tak, tak zabrzmiało... Tak, chodzi, właśnie miałem powiedzieć, chodzi właśnie o to, że jeśli was ten tytuł zadziwił was, że czemu akurat taki, no to nie jest przypadek, ponieważ to jest kolejna część tak zwanej kolorowej serii albumów przygotowywanych przez duet Jeff Loeb i Tim Sale. Tą dwójkę właściwie możecie znać z wielu różnych komiksów. U nas chyba najbardziej znani z takiej sagi Batman Długie Halloween, Batman Mroczne Zwycięstwo i Catwoman Rzymskie Wakacje. Oni też oczywiście współpracowali właśnie w ramach wydawnictwa Marvel, gdzie powstały takie komiksy jak Spider-Man niebieski, Daredevil żółty, Hulk szary. No i teraz właśnie najnowszy członek rodziny, zarówno pod kątem jakby u nas w Polsce, bo to jest komiks niedawno wydany, jak i też w samych Stanach Zjednoczonych, ponieważ to jest jakby właśnie najświeższy dopisek do tej całej sagi kolorowej. I to jest w ogóle ciekawe, bo no ogólnie jaka jest idea tego? Każdy z tych komiksów dotyka właśnie jakiegoś takiego aspektu życia danego bohatera, gdzie mamy taką linię fabularną, że mamy współczesność, ale jakby cała główna historia to są, odnosi się do przeszłości, do wydarzeń, które były kiedyś i jakby w jakiś sposób są na nowo opowiadane. Na przykład w przypadku Spidermana, poprawię, jeśli się nie mylę, głównie dotyczyło się postaci Gwen Stacy. W Daredevilu mieliśmy właśnie takie na nowo opowiedziane początki tej postaci o jego ojcu i tak dalej. W Hulku było jeszcze o tyle ciekawe, bo tutaj tytuł miał znaczenie z kolei odnoszące się do tego, że Hulk na początku był szary. W pierwszym komiksie był szary, okazało się, że to po prostu był chyba jakiś problem z kolorowaniem. Nie pamiętam, czy po prostu tak było wygodniej rysownikowi, czy po prostu się pomylono. I potem Hulk stał się szybko zielony. No i ten komiks właśnie próbuje jakby się odnieść do tego, gdzie jest pokazane wtedy jakby ten pierwszy etap, kiedy Hulk działał jako będąc w kolorze szarym, ale to już się za dużo rozwodzę. No i teraz mamy tego Kapitana Amerykę. I wszystkie części, wszystkie poprzednie tomy do tej pory w Polsce wyszły. Z tą różnicą, że Spider-Man niebieski w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela, aczkolwiek Mucha Comics oficjalnie ogłosiła, że również od siebie w swoim wydaniu również niebieskiego wyda. No tylko po prostu odczekało chwilę. Mhm. I o czym rzecz też jest ten Kapitan Ameryka? Również odnosi się do wydarzeń przeszłych. Mamy taką samą strukturę fabularną, narracyjną, że mamy jakby taką teraźniejszość, gdzie są wspominki. Tutaj przede wszystkim największy nacisk jest na relacje Steve'a Rogersa i Buckiego, czyli takiego sidekicka od Kapitana Ameryki, tak jak Robin był dla Batmana, prawda? Zresztą ta postać też zyskała już na popularności jakiś czas temu, szczególnie kiedy pojawiła się w filmach też, zarówno w pierwszym i drugim i trzecim. To była bardzo ważna postać dla Kapitana, również w tych filmach to w jakiś sposób przedstawiono. Tutaj przede wszystkim właśnie mamy pierwszy rozdział właściwie, właśnie pokazuje nam, jak to się stało, że w ogóle Bucky odkrył tożsamość Kapitana Ameryki i jak stał się jego sidekickiem. Kolejne rozdziały to z kolei właśnie jedna z wielu akcji, których razem przeżyli, gdzie przy okazji pojawia się dużo takich postaci gościnnych. No tutaj przez większość komiksu bohaterom towarzyszy grupa Howling Commandos, czyli bohaterowie II wojny światowej. I jest tutaj na przykład Nick Fury młody, jest oczywiście Dum-Dum Dangan, Easy, Percy, Rep, Dino, Gabe Jones. Więc mamy tu całkiem sporą ekipkę odwołań właśnie do tych dziejów II wojny światowej. Oczywiście w wersji Marvela, czyli tam jak to się wszystko toczyło. No i oczywiście nie zabrakło Red Skulla, który tutaj również jest, no wiadomo, tym głównym złym w całym albumie. I, no i teraz obserwujemy. Obserwujemy, jak wyglądała, jak to wszystko wyglądało właśnie z naciskiem na właśnie relacja Kapitana i Buckiego i jak ten ich związek, współpracę widzieli inni. Jakby
jakby z innej perspektywy, tak? Tutaj to jest właśnie ważne, to jest podkreślone też we wstępie do tego komiksu i widać to też ewidentnie w odpowiednim rozdziale, gdzie Red Skull podczas jednych z akcji właśnie, kiedy porywa Buckiego w pewnym momencie i mówi, że chciał skrzywdzić kapitana, skrzywdzić, wykorzystać jego największą słabość, a tą słabością był właśnie Bucky. Tu można bardzo sporą analogię ujrzeć właśnie w kontekście wspomnianego wcześniej Batmana i Robina. To nie jest idealnie to samo, ale widać pewne podobieństwa, chociaż powiem tak, że jak zobaczyłem, tutaj jest jeden z pierwszych kadrów, kiedy właśnie Bucky zakłada swoją maskę, tą taką domino. Przypomina Robina. Tak, to wygląda jakby, przez chwilę miałem wrażenie, że zresztą zobacz sam Filipie. Przez moment miałem wrażenie, że nagle ojej, wydrukowała się strona zmrocznego zwycięstwa, czy coś, nie? Na tej zasadzie. I powiem tak, dla mnie ogólnie cała ta historia jest po prostu okej. To nie zrobiło na mnie tak dużego wrażenia, jak na przykład Daredevil Żółty. Mhm. Ogólnie opowiadanie takich emocjonalnych historii, które się odwołują właśnie do takich elementarnych, wręcz na przykład relacji między postaciami, które już mają tyle lat, to jest trudne zadanie. Trudne zadanie, żeby to nadal próbować coś z tego wycisnąć więcej niż do tej pory było. No, moim zdaniem to jest po prostu okej. Okay. Nie jest tam w sumie nic zbyt rewolucyjnego, czego byśmy nie wiedzieli wcześniej. Podejrzewam, że fani tych postaci, tej dwójki postaci na pewno znajdą w tym więcej dla siebie. No, dla mnie natomiast nie jest to najgorsza część z tej kolorowej sagi. Chyba najmniej podobał mi się do tej pory Hulk szary, a najbardziej chyba Daredevil, bo jeszcze Spider-Man przede mną. Ja bym po prostu ten komiks dał po środku. Natomiast tu oczywiście jest jeszcze kwestia tego, czego tyczy się tutaj ten kolor. Ja może po prostu zostawię to czytelnikom, żeby sami mogli zdecydować, bo ja mam swoją jedną interpretację, może wrócimy do tego przy okazji jakiejś innej audycji, bo też nie chcę jakby spoilerować, komuś psuć zabawy, albo tym bardziej, wiecie, ja na przykład nie lubię czytać recenzji czegoś, co dopiero będę czytać, bo się zasugeruję czymś i nagle moja własna interpretacja pójdzie gdzieś daleko. No jest to ryzyko, to jest zawsze problematyczne przy omawianiu jakichś dzieł, czy to filmów, czy to książek, czy to komiksów, że na ile można powiedzieć, żeby na tyle zaintrygować, żeby kogoś zachęcić lub zniechęcić, ale żeby jeszcze nie zepsuć mu lektury. Ale jedno muszę przyznać bardzo gorąco. Tutaj wiadomo, mamy Jeff Loeb, Tim Sale i tutaj ponownie, bo to już wiele razy się zdarzało, kolorami w albumie zajął się Dave Stewart. I tutaj taka ciekawostka dla słuchaczy, którzy tego nie wiedzą. Czemu Tim Sale nie koloruje swoich prac? Ponieważ jest daltonistą. On pracuje tylko i wyłącznie na odcieniach szarości, natomiast właśnie kolory zawsze musi zostawić dla kogoś innego. I Dave Stewart chyba perfekcyjnie czuje, widać, pięknie się uzupełnia to wszystko nawzajem. I na sam koniec jeszcze informacja. Jest całkiem spora liczba dodatków w tym albumie. Mamy wywiad z twórcami, którzy omawiają sam proces tworzenia komiksu, jakie mają od niego odczucia i tak dalej. Całkiem ładna garść przykładowych ilustracji, szkicy. Dla mnie bomba. Pod kątem tych jeszcze właśnie dodatkowych materiałów, świetnie wydany komiks. Jak dla mnie, koniecznie do własnego osobistego sprawdzenia, a jak szczególnie lubicie komiks z dodatkami, to tym bardziej znajdziecie coś dla siebie fajnego. I taki właśnie jest Kapitan Ameryka Biały z wydawnictwa Mucha Comics.